Rozdział drugi. Tradycja modlitwy. Modlitwa nie sprowadza się do powstania spontanicznego odruchu wewnętrznego. Aby się modlić, trzeba tego chcieć. Nie wystarczy wiedzieć, co Pismo Święte objawia nam na temat modlitwy. Modlitwy trzeba się także uczyć. Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy przez żywy przekaz, świętą tradycję, wierzącym i modlącym się Kościele. Kochani, to jest jedna z takich fundamentalnych prawd, które myślę, że są troszeczkę zapoznane. Z jakiej racji? Z tej racji, że modlitwę się u nas przedstawia od dziecka przede wszystkim jako pacierz, jako recytowanie pewnych form modlitewnych. Ojcze nasz, zowaś Mario, Aniele Boże, tam wierzę w Boga i tak dalej. I teraz przede wszystkim podchodzi się do modlitwy w pewnym sensie jako do obowiązku. Każdy ma się modlić. Czy się modlić rano, wieczorem, tam jeszcze ewentualnie przed obiadem, przed posiłkiem, po posiłku i tak dalej. I modlitwa jest stawiana jako obowiązek. Jeżeli jest stawiana jako obowiązek, no to ja mogę być zobowiązany do robienia czegoś, co umie robić. Nie mogę być zobowiązany do robienia czegoś, czego nie umie robić. No i tutaj jest pewien problem, bo tutaj katechizm wyraźnie mówi, że nikt z nas się tak naprawdę nie umie modlić. Zresztą to samo święty Paweł pisze. I my się modlitwy musimy uczyć. Mało tego, musimy się uczyć i ona wymaga od nas naszego własnego zdecydowania. Modlitwę nie można, inaczej mówiąc, odbębnić. Nie można ją odfajkować na zasadzie wyrecytowałem tam jakieś teksty i w związku z tym, Panie Boże, miej mnie za usprawiedliwionego, pomodliłem się. W tym momencie zwracam uwagę na pewne nieporozumienie słowne. U nas słowo modlitwa jest używane, powiedziałbym, w różnych w pewnym sensie znaczeniach, albo można powiedzieć o dwóch. Szerokim znaczeniu i wąskim. Szerokie znaczenie to takie, że jakiekolwiek teksty recytujemy przed Bogiem, jest to modlitwa. I tak jak weźmiemy na przykład nasz pacierz, recytujemy znane teksty, przez Kościół zatwierdzone, zresztą Ojcze Nasz jest z Ewangelii wzięte, to proszę zwrócić uwagę, że takie teksty recytuje się podczas liturgii. Liturgia godzin jest recytacją psalmów, hymnów i tych tekstów. Między innymi Ojcze Nasz jest odmawiane w liturgii godzin, w juczni i w nieszporach. Także ja pozwolę sobie na taką tezę. Pacierz to jest tylko zajawka czy taki w minimalnej dawce modlitwa liturgiczna godzin, czyli liturgia godzin. To nie jest modlitwa osobista w tym sensie, jaki tu podaje katechizm. To nie jest żywy, osobisty kontakt z Bogiem żywym i prawdziwym. Warto sobie z tego zdać sprawę. To jest namiastka liturgii. Absolutna taka namiastka liturgii, a nie tej osobistej modlitwy. W nią trzeba wejść, żeby w nią wejść, trzeba tego chcieć i trzeba się tego uczyć niestety. Ona wzrasta razem z naszą dojrzałością. To o tym jeszcze będzie dalej. Tylko zwracam na to uwagę, bo według mnie jest tu duże nieporozumienie. Liturgia to jest zupełnie coś innego niż modlitwa osobista. W pewnym sensie to są jakby przeciwstawne nastawienia. Żeby te dwa słowa o liturgii. Najlepiej postawę naszą podczas liturgii, ja uważam, wypowiedział święty Benedykt w regule, to jest taki 19 rozdział, gdzie on o liturgii mówi, i mówi tak, podczas liturgii, podczas recytacji psalmów, chodzi o liturgię godzin, ale to można przenieść także na liturgię eucharystyczną, czy sakramentalną w ogóle. Mówi tak, Niech serce idzie za tym, co mówią usta. Czyli my recytujemy teksty święte, czy psalmy, czy inne teksty święte, hymny, które Kościół zatwierdza i uznaje je za święte teksty, a nasze serce ma za tym iść. Jesteśmy jak, przepraszam, kochani, każdy z nas uczył się mówić, nie na tej zasadzie, że dostał gramatykę, słownik i tak dalej, tylko za mamą, za tatą powtarzał, czy za bratem, siostrą powtarzał jakieś tam słowa, zdania i w końcu na tej zasadzie, że zaczął powtarzać jak małpka,
Nie? Uczył się tego języka. W liturgii jest trochę podobnie, rozumiecie? My mówimy, ale głębia tych słów i sens i znaczenie tych słów przerasta naszą świadomość tu i teraz i dlatego my jesteśmy ciągle takimi uczniami w szkole. Liturgia jest taką szkołą naszego odnajdywania się przed Bogiem. I to jest nastawienie takie, ja mam iść, moje serce ma iść za tym, co recytuję, co śpiewam, co mówię, co robię. Podczas Eucharystii to są gesty, znaki. To czyńcie na moją pamiątkę. Czynimy to na Jego pamiątkę i wchodząc w tą dynamikę tych gestów, słów i tak dalej, idąc za tym sercem, jakby się w tym zagłębiamy, wchodzimy w to. Na tym polega postawa podczas liturgii. O co chodzi w modlitwie osobistej? Modlitwa osobista jest odpowiedzią. O ile przez liturgię wchodzimy w misterium i zaczyna to misterium nam coś mówić, przemawiać do mnie, to modlitwa osobista jest moim takim, Boże, dzięki Ci, nie? Coś, jakiś zachwyt albo dziękczynienie czy właśnie prośba, nie? Panie, daj mi światło, abym zrozumiał. To jest modlitwa osobista, ona jest odpowiedzią. To znaczy, ja tu mówię do Boga. Tam jakby idę za tym Słowem Bożym, a tu jest odwrotnie. Ja mówię do Boga. Ja wyrażam siebie, więc są jakby odwrotne dynamizmy w pewnym sensie, w pewnym wymiarze. W każdym razie jest to w takim dialogu człowieka z Bogiem. I my mówimy w tej chwili, ta część odnosi się do modlitwy osobistej. I właśnie albo mówimy ściśle modlitwa, to znaczy modlitwa osobista. Ja jestem za tym, żeby taką nazwę trzymać właśnie przy modlitwie osobistej. Natomiast liturgia to jest liturgia. Psalmodia można mówić, na przykład psalmodia, czyli modlitwę psalmami. U świętego Benedykta w regule jest tak, że liturgia to jest opus Dei, Boże dzieło, w którym my uczestniczymy, a modlitwa to jest oratio, to jest to, co my wypowiadamy. To są dwie różne nazwy. A my często słowem modlitwa obejmujemy nawet lectio divina, czytanie Pisma Świętego. Też nazywamy to ogólnie modlitwą. To są zupełnie różne praktyki, które mają jakby inną dynamikę wewnętrzną i warto sobie z tego zdać sprawę. Mówimy tutaj o modlitwie osobistej, o tym, co w nas się rodzi na bazie doświadczenia czy czegoś. My musimy chcieć Bogu podziękować. My musimy chcieć wyrazić wdzięczność. Bo możemy dostać jakąś łaskę i obetrzemy gębę i koniec. Trafiło się nam i w porządku. Do widzenia. I często, przepraszam, taka jest postawa ludzi. Rozumiecie? Dostali jakąś łaskę, dostali coś im się dobrego przytrafiło, ale uważają, no trafiło się, no i tyle, no w porządku. A się nieszczęście przytrafi, to będą narzekać, nie? A jak coś dobrego, no to miało tak być i już, nie? Natomiast w tym momencie człowiek musi odkryć, że to jest dar Boży, łaska i musi w tym momencie chcieć podziękować za to, nie? Żeby wejść w modlitwę, trzeba tego chcieć. To jest niesamowicie ważna rzecz. To nie wystarczy wypełnić polecenie czy obowiązek moralny wyrecytowania czegoś. To jeszcze nie jest modlitwa. Człowiek się musi zaangażować osobiście, wybrać ją. To jest bardzo ważne. Aby się modlić, trzeba tego chcieć. Mało tego, trzeba się zacząć tego uczyć. Tradycja modlitwy chrześcijańskiej jest jedną z form wzrastania tradycji wiary. Zwłaszcza przez, tutaj jest w tłumaczeniu polskim kontemplacji, złe tłumaczenie, trzeba napisać modlitwę wewnętrznej. Zwłaszcza przez modlitwę wewnętrzną i studium wierzących, którzy zachowują w swym sercach wydarzenia i słowa ekonomii zbawienia i przez głębokie wnikanie w rzeczywistości duchowe, których doświadczają. To jest także wzrastanie w tradycji wiary. Modlitwa osobista jest odpowiedzią, to jest bardzo ważne, jest odpowiedzią. Odpowiedź będzie tak głęboka, jak głębokie będzie to, co do nas dotarło. To, czego doświadczyliśmy, jak głęboko to przeżyliśmy, jak głęboko to nas dotknęło. I z tej głębi dopiero odzywa się nasza odpowiedź. Nie? I w zależności od tej głębi, tego dotknięcia, ta modlitwa jest głęboka albo płytka.
To jest takie wprowadzenie tego rozdziału. U źródeł modlitwy. Duch Święty jest wodą żywą, która w sercu modlącego się wytryska ku życiu wiecznemu. To jest cytat, to jest akurat z Jana, z Ewangelii Jana. To Pan Jezus mówi, że przyjdźcie do mnie i pijcie, a staniecie źródłem wody wytryskującej. To jest z tego. To On uczy nas przyjmowania Go w samym źródle, w Chrystusie. W życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas Chrystus, aby napełnić nas Duchem Świętym. To wszystko jest, pamiętajcie, w tej logice, modlitwa osobista jest odpowiedzią. Żeby była odpowiedzią, trzeba wpierw usłyszeć pytanie, doświadczyć czegoś, przeżyć to, zrozumieć, że to jest dar Boży i tak dalej. Dopiero z tego wytryska ta odpowiedź, jaką jest modlitwa. I teraz są wskazane tutaj konkretne źródła. Słowo Boże, albo mówiąc inaczej konkretnie, praktyka Lectio Divina. Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wierzących, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągnęli najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wszak z Nim rozmawiamy, kiedy się modlimy. Jego słuchamy, gdy czytamy Boże Słowa. To jest cytat akurat z Soboru Watykańskiego. Słowo Boże jest tym pierwszym źródłem modlitwy, bo tak święty Hieronim mówił, nieznajomość Pisma, nieznajomość Słowa Bożego oznacza nieznajomość Chrystusa. Przede wszystkim Chrystusa poznajemy, znaczy spotykamy w Słowie Bożym. Także praktyka czytania Pisma Świętego jest naprawdę fundamentalną rzeczą do rozwoju naszej modlitwy. Trzeba ją osobiście czytać. Nie wystarczy tylko słuchać w kościele, powiedzmy, czytania mszalnego. To jest tak skomponowane, wiecie, w liturgii obecnie posoborowej, żeby mniej więcej całe Pismo Święte było zaprezentowane w cyklu w dni, jeżeli chodzi o niedzielny cykl, to jest na 3 lata, a w cyklu dni powszednich w ciągu 2 lat, żeby najważniejsze fragmenty Pisma Świętego były przeczytane. Nie całe Pismo, ale te najważniejsze fragmenty. Więc my, jeżeli chodzimy do kościoła, choćby tylko w niedzielę, to co 3 lata się te same czytania powtarzają. A niektóre się powtarzają w ciągu roku, tam ze 2 czy 3 razy, tak nawiasem mówiąc. Ale także my mamy w uszach te najważniejsze teksty. Tylko jaka jest wada tego? Że to są tylko fragmenty, które dla nas są porozrzucane. Żeby je scalić i zobaczyć, gdzie one są, kto to mówi, w jakim kontekście i tak dalej, to trzeba niestety osobiście czytać Pismo Święte, przeczytać całe i to najlepiej kilka razy. I wtedy dopiero człowiek ma kompozycję całości i wtedy dopiero te słowa, te poszczególne fragmenty zaczynają brzmieć, bo one się wiążą z innymi i tworzy się taka harmonia całości. Dopiero wtedy. Mistrzowie życia duchowego, parafrazując Mateusza 7:7, w ten sposób streszczają dyspozycję serca karmionego Słowem Bożym w czasie modlitwy. Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając. Pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację. To jest akurat tak, Gugio Cartus. Go tutaj znowu, żeby to zdanie wyjaśnić, musiałbym zrobić pewną korektę do naszego sposobu myślenia. Tutaj słowo rozmyślając, tam jest po łacinie użyte meditatio, meditare. No i to oczywiście się tłumaczy u nas na rozmyślanie, tylko u nas rozmyślanie to jest intelektualne jakby rozpoznawanie sensu treści tego zdania czy tej wypowiedzi. Natomiast u mnichów starożytnych i potem jeszcze w średniowieczu to było trochę coś innego. Mnisi sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że to jest słowo Boga, a nie ludzkie słowo. I to nie wystarczy tylko taka analiza jak przy czytaniu gazety, jakiejś książki, tylko to słowo ich przerasta. Ja czasami jak mówię o Lectio Divina, to przytaczam taką anegdotę żydowską. Rabin uczył swoich chłopców tam,
no w szkole takiej. No i mówi tak do nich: słuchajcie, jak wypowiadasz słowo przed Bogiem, to wejdź w niecały. Aż rabi, jak to? Ja mam wejść takie małe słowo? Jak uważasz, że jesteś większy od słowa, to my o takim słowie nie mówimy. Więc chodzi o taką rzecz, oni doskonale sobie zdawali sprawę, że to słowo jest większe. Dlatego oni to słowo trawili dosłownie, po łacinie się mówi ruminatio, to jest przeżuwanie. I wtedy chodzi o taką rzecz, to się dokonuje przez powtarzanie. I jakby wkodowanie właściwie w siebie tych tekstów. Mnisi znali całe partie, wielkie partie Pisma Świętego na pamięć. Także na przykład u nich lekcja divina wyglądała w ten sposób, że on szedł na przykład tam do drugiego brata, szedł powiedzmy 5 godzin i on w tym czasie recytował na pamięć na przykład Ewangelię Mateusza, Marka, jeszcze tam coś, jeszcze z listu świętego Pawła i on nie musiał w ogóle tekstu mieć, on szedł i recytował ten tekst i ten tekst w tym czasie właśnie przeżuwał. On tym tekstem żył. To jest coś więcej niż tylko intelektualne rozważanie. To nasze rozważanie jest za płytkie. Ono jest za płytkie, tym bardziej, że często to jest tak, że my kontekstu nie znamy, nie znamy głębi tej sytuacji. Ona dopiero odsłania. W każdym razie to jest coś głębszego. Natomiast będzie otwarty przez kontemplację. Kontemplacja jest czymś, jest czystą łaską. O też jeszcze będziemy mówić, ale to o kontemplacji powiem później. Drugim źródłem jest liturgia Kościoła. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego, które w sakramentalnej liturgii Kościoła zapowiada, zaktualizuje i komunikuje misterium zbawienia, znajduje przedłużenie w modlącym się sercu. Byliście na Eucharystii. Eucharystia się skończyła, idźcie w pokoju Chrystusa. No dobrze, ona się skończyła w Kościele, ale powinna być w moim sercu dalej. No, ostatnio, teraz akurat pisałem taki, stary tekst swój, który tam gdzieś miałem, dokończyłem. To będzie rozdział w książce taki. Liturgia i modlitwa. Właśnie chcę pokazać współgranie między liturgii i modlitwy. No i tam ostatecznie dochodzę do wniosku właśnie to, co tu jest powiedziane, że właściwie ta modlitwa osobista, ta o co chodzi w tym całym tekście, to jest ta nieustanna modlitwa, nieustanne bycie przed Bogiem i to, co na liturgii przeżywamy w sakramentach, czy także liturgia godzin, nie? Tą obecność wspólną, o tyle ona potem staje się treścią wewnętrzną serca, to staje się żywą treścią serca, nie? Ta liturgia jakby trwa w sercu. Ta modlitwa osobista to jest ta właśnie to, co w sercu zostaje po liturgii. Nie? Mistrzowie życia duchowego porównują niekiedy serce do ołtarza. No właśnie, to jest to. Modlitwa uwewnętrznia i przyswaja liturgię podczas i po jej celebracji. Uwewnętrznia i przyswaja. Niech serce idzie za tym, co mówią usta. To jest postawa podczas liturgii, a potem to w sercu zostaje i to tam gra. I tak ma być. Nawet jeśli modlitwa jest przeżywana w ukryciu, jest zawsze modlitwą Kościoła i komunią z Trójcą Świętą. Eucharystia, centrum liturgii, cała jest w swojej dynamice nastawiona na komunię. Po komunii jest tylko błogosławieństwo i rozesłanie. W Eucharystii chodzi o komunię. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najważniejsza jest przemiana, nie? Konsekracja. Konsekracja jest po to, żeby była komunia. Inaczej ona jest bez sensu. Ona nie ma sensu. Pan Jezus mówi, łamał chleb, mówi, bierzcie i jedzcie, a nie patrzcie i podziwiajcie. Rozumiecie? Są zupełnie dwie różne rzeczy. Bierzcie i jedzcie. I chodzi o komunię. Chodzi o to, żebyśmy byli z Nim jedno. A to się dzieje przez komunię, a nie przez zwykłe jakieś oglądanie i podziw. Nie? I teraz ta komunia ma trwać w sercu. To jest dokładnie przedłużenie liturgii, przeniesienie tej liturgii jakby do serca, nie? Gdzie ona w nas cały czas gra. Dalej, cnoty teologalne. Cnoty teologalne to jest wiara, nadzieja, miłość. I one tu są wymienione.
W modlitwę wchodzi się tak jak w liturgię przez ciasną bramę wiary. Przez znaki Jego obecności szukamy i pragniemy oblicza Pana. Chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać. Chcemy, dążymy. To jest właśnie ta nasza odpowiedź na to, co nam Bóg pokazał o sobie. Zachwycamy się, chcemy i idziemy. To jest ta odpowiedź, nie? Duch Święty, ale to wszystko jest napędzane wiarą. Musi być zawierzenie. Przy czym wiara w Nowym Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym, to jest zawierzenie. To jest relacja osobowa, bliska. Wiem, komu zawierzyłem. To nie jest wiara jako przyjęcie jakichś dogmatów, jako jakichś prawd intelektualnych, powszechnych, ogólnych, obiektywnych, takich normatywnych. Tylko to jest osobista więź, zawierzenie. Duch Święty, który uczy nas celebrować liturgię w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas do modlitwy w nadziei. I odwrotnie, modlitwa Kościoła i modlitwa osobista wzmacniają w nas nadzieję. W zupełnie szczególny sposób psalmy, dzięki swemu konkretnemu i zróżnicowanemu językowi, uczą nas zakotwiczenia naszej nadziei w Bogu. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Psalm 40. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. List do Rzymian. Znowu zauważcie, psalmy się pojawiają jako właściwie szkoła modlitwy, można powiedzieć. Też jako bardzo ważne teksty dla nas modlitewne. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany z listu do Rzymian. Modlitwa kształtowana przez życie liturgiczne czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć, kochając Go tak, jak On nas umiłował. Miłość jest tym źródłem modlitwy. Kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy. Czyli te trzy cnoty teologalne. Co to znaczy teologalne? Teologalne to są takie cnoty, które absolutnie bez łaski Bożej by nie istniały. One są właściwie darem. My oczywiście rozwijamy je współpracując z łaską, ale one są, powiedziałbym, boskie. O. I stąd tylko Bóg może je udzielić. Cnoty moralne to są takie, których wielkie znaczenie ma nasz wysiłek. I najważniejsze cnoty moralne chrześcijaństwa to jest wytrwałość, wierność, nie? Cierpliwość, miłosierdzie w sensie uczynku. Nie? To są takie najważniejsze cnoty moralne, te, w których my coś sami podejmujemy i w zależności od zaangażowania one wzrastają już lub nie. Nie? I dużo zależy od tego, od naszej gorliwości w tej materii. Dzisiaj, po łacinie hodiem. W niektórych chwilach uczymy się modlić, słuchając słowa Pana i uczestnicząc w Jego misterium paschalnym, ale w każdym czasie, w wydarzeniach codzienności otrzymujemy Jego Ducha jako źródło naszej modlitwy. Nauczanie Jezusa o modlitwie ma ten sam kontekst, co nauczanie o opatrzności. Czas jest w rękach Ojca. Spotykamy Go w teraźniejszości, nie wczoraj, ani jutro, ale dzisiaj. Obyście usłyszeli głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Psalm 95, który jest w liturgii godzin używany jako inwitatorium, jako pierwszy psalm, takie wezwanie w liturgii przy pierwszym oficjum danego dnia. Psalm inwitatoryjny. Nie? Codziennie właściwie recytowany. Nie? Obyście usłyszeli dziś głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Kochani, to jest bardzo ważne. Boga można spotkać tylko tu i teraz. Często na przykład, jak my mówimy o rozmyślaniu na przykład. Rozmyślanie to jest czasami bujanie w obłokach. Nie ma to nic wspólnego ze spotkaniem prawdziwego Boga. Bo Boga można spotkać tylko tu i teraz. To jest w żywym dialogu, tu i teraz. Jeżeli myślimy o tym, cośmy przeżyli już, albo myślimy o tym, jak to będzie, to nie jest spotkanie z Bogiem. To jest marzenie na ten temat albo wspomnienie. Natomiast Boga można spotkać tylko tu i teraz. Dlatego to dziś
chodzi, jest bardzo ważne. To doświadczanie Boga, Jego obecności tu i teraz jest niezmiernie ważne. I cała właściwie walka duchowa odnosi się do właśnie tego bycia obecnym przed Bogiem tu i teraz. Jakby centrum tej walki, w sensie praktyki, to jest medytacja. Ona na tym polega. Medytować to znaczy być obecnym przed Bogiem. Być obecnym, ale przed Bogiem. Tu i teraz. No i to jest cała taka duchowa walka. Modli się pośród wydarzeń każdego dnia i w każdej chwili jest jedną z tajemnic Królestwa objawionych maluczkim, sługą Chrystusa, ubogim z błogosławieństw. Słusznie i dobrze jest modlić się, aby nadejście Królestwa Sprawiedliwości i Pokoju miało wpływ na bieg historii, lecz również ważne jest przenikanie modlitwą treści codziennych, zwyczajnych sytuacji. Wszystkie formy modlitwy mogą być tym zaczynem, do którego Pan porównał Królestwo. Otóż ta tajemnica Królestwa polega na tym, że ono już jest, choć jeszcze nie jest w pełni, nie jest zrealizowane. Ono już jest obecne, jak to ziarno gorczycy czy zaczyn. Ono już jest obecne, ale ono kiedyś będzie obejmowało wszystko, obejmie wszystko, co zostanie, będzie jedno królestwo. Natomiast ono już jest w swoim takim zaczynie. I odkrycie tego, tej prawdy w sobie, to jest ten skarb, o którym mówią przypowieści między innymi. I to jest doświadczenie, jest konkretne. To nie jest marzenie, to nie jest ideologia, nie są idee jakieś wspaniałe, jakieś pomysły, tylko to jest tu i teraz. Bardzo ważne. Droga modlitwy. Zgodnie z kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym, każdy Kościół żywej tradycji modlitwy proponuje swym wiernym język modlitwy. Słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do urzędu nauczycielskiego należy rozeznanie, czy te drogi modlitwy są wierne tradycji wiary apostolskiej. Obowiązkiem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnienie ich znaczenia zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Kochani, mamy różne kościoły chrześcijańskie, jak weźmiemy tylko te starożytne, no to jest przecież, no, kościół katolicki to jest jeden. Zresztą w kościele katolickim są jeszcze też różne obrządki, ale jest kościół wschodni. Przy czym kościół wschodni to jest konglomerat takich kościołów, bo jest kościół rosyjski, który nam jest może najbliższy, jest grecki, jest jeszcze tam syryjski, jest koptyjski i tak dalej. Jest jeszcze gruziński, ormiański, to są wszystko kościoły stare. Każdy ma inny język, inne gesty, często inne teksty modlitewne. Ważne jest to, czy one trzymają się tej tradycji i jakby realizują tą tradycję jeszcze apostolską. I to Kościół rozeznaje. Nasz Kościół uznaje te wszystkie liturgie na przykład tamtych kościołów za rzeczywiście liturgię, która wyraża właściwą modlitwę do Boga. Nie? I to może różnie się kształtować. I też każdemu może odpowiadać bardziej taka liturgia lub inna, czy takie gesty, takie słowa. Także dzisiaj to jest powszechnie dostępne. Kiedyś to takiej możliwości nie było, ale dzisiaj to jest. Nie? Modlitwa do Ojca. Jedynie Chrystus jest drogą modlitwy chrześcijańskiej. Czy nasza modlitwa będzie wspólnotowa, czy osobista, słowna, czy wewnętrzna, dostęp do Ojca ma tylko wtedy, gdy modlimy się imię Jezusa. Czyli jakby wskazując na Jezusa, odwołując się do Niego, powołując się na Niego, jakby z Nim idziemy do Boga. Bo w Nim mamy przystęp do Ojca. Gdybyśmy to zrobili poza Nim, to tego przystępu do Ojca nie będziemy mieli. A mieć w Nim, w Jego imię, to znaczy, zwracam uwagę na pojęcie imienia jeszcze w Piśmie Świętym. Imię oznacza istotę człowieka od jego, powiedziałbym, charyzmatu, misji, zadania, które ma. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół. To jest przykład. Ty jesteś skała, ale nie sama w sobie, tylko po to, żeby na tej skale postawić Kościół. To jest twoja misja. Ty masz się stać skałą, fundamentem Kościoła. No to jest właśnie imię, które Pan Jezus nadał, bo on był Szymon z domu. No i Pan Jezus mówi, ty jesteś Piotr. Dał mu imię. Imię Jezusa, Jeszua, znaczy Jahwe zbawia, Bóg zbawia. Nie przyszedłem po to, aby sądzić, tylko po to, żeby zbawić.
Nie przyszedłem potępiać, ale zbawiać. I teraz w imię Jezusa to musimy mieć tego samego ducha. To samo pragnienie. Pragnienie Chrystusa jest zbawić wszystkich. I takie na przykład, jeżeli ktoś wyklucza niektórych ludzi, oczywiście trzeba wykluczać pewne grzechy, pewne postawy, które są niezgodne z Ewangelią i tak dalej, to postawy trzeba wykluczać. Nie? Jeżeli ktoś jest zabójcą i jest mordercą, no to po prostu i uważa, że to jest okej, nie? Bo są najemni na przykład mordercy. Nie? No to po prostu to absolutnie się nie da pogodzić z Ewangelią. Kto się wynosi na przykład, o czym Pan Jezus mówi, to się nie da pogodzić z Ewangelią. Koniec. I on nie może, choćby się nawet odwoływał niby do Jezusa, to w ogóle to nie modli się w imię Jezusa, bo trzeba wejść w to samo pragnienie, to samo dążenie, tą samą misję. Święte człowieczeństwo Jezusa jest więc drogą, przez którą Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Najważniejszy jest ten Duch Jezusa, z jakim On zwraca się do Boga. I my musimy wejść w tego samego Ducha. Zresztą my go dostajemy jako Ducha Świętego. Tylko to musi być rzeczywiście przez nas przyjęte i musimy być posłuszni temu Duchowi. I wtedy będziemy właśnie mogli się modlić w imię Jezusa. Modlitwa do Jezusa. Modlitwa Kościoła, karmiona Słowem Bożym i celebracją liturgii, uczy nas modlitwy do Pana Jezusa. Nawet jeżeli jest skierowana przede wszystkim do Ojca, we wszystkich tradycjach liturgicznych zawiera formy modlitwy skierowane do Chrystusa. Niektóre psalmy zgodnie z aktualnością w modlitwie Kościoła oraz Nowy Testament wkładają w nasze usta, utrwalają w naszych sercach wezwania modlitwy do Chrystusa. Człowiek się może modlić tylko do Boga. I teraz mówię, ten Bóg jest Ojcem. To znaczy przede wszystkim, jeżeli mówimy o Bogu, no my wiemy, to jest Trójca, nie? Ale Bóg Ojciec jest jakby źródłem tej Trójcy, tym fundamentem. I teraz właśnie jest moje pierwsze, że modlitwa do Ojca, no to jest oczywiste, bo to jest Bóg. Chrystus, który był człowiekiem na ziemi, jest dalej, bo po zmartwychwstaniu też jest dalej i Bogiem, i człowiekiem. I teraz my się modlimy do Niego jako tej jedności Boga i człowieka przez to, że został wyniesiony na prawicę. Nie? I potem jest dalej modlitwa jeszcze do Ducha Świętego. To są te trzy podstawowe wymiary modlitwy. Jednak imieniem, które zawiera wszystko jest właśnie imię, które Syn Boży otrzymuje w swoim wcieleniu. Jezus. Ludzkie wargi nie są w stanie wypowiedzieć boskiego imienia, ale Słowo Boże, przyjmując nasze człowieczeństwo, powierza je nam i możemy go wzywać. Jezus, Jahwe zbawia. Imię Jezus obejmuje wszystko, Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Bo to Słowo odwieczne, Syn Boży, w Nim wszystko zostało stworzone. W Nim i dla Niego. I On też został pierworodny nowego stworzenia. Przez swoją śmierć, zmartwychwstanie, tak jakby u początku stworzenia tego pierwszego, tak staje się jednocześnie początkiem tego nowego świata, które jest światem odrodzonym. Tam był początkiem i tu jest początkiem. Nie? Dlatego w Nim się zawiera wszystko. Imię Jezus obejmuje wszystko, Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia. Modlić się mówiąc Jezus oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera obecność, którą oznacza. Jezus jest zmartwychwstałym i ktokolwiek wzywa Jego imienia, przyjmuje Syna Bożego, który Go umiłował i siebie samego wydał za Niego. I tutaj jest taki fragment na temat modlitwy Jezusowej w tradycji Kościoła Wschodniego. Bardzo ładny. To bardzo proste wezwanie wiary zostało rozwinięte w tradycji modlitwy z różnych formacjach na wschodzie i na zachodzie. Najczęstszym sformułowaniem przekazywanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Atos jest wezwanie. Chodzi o modlenie się tym imieniem Jezus. I się powtarza nieustannie takie w rytm oddechu, w tym rytmie wdechu i wydechu. Panie Jezus Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi, albo nade mną grzesznym. Więc tak, na wdechu się mówi, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przy wydechu się mówi, zmiłuj się nad nami grzesznymi, albo nade mną grzesznym.
Jeżeli ktoś ma jakby krótszy oddech i nie jest w stanie tego mentalnie oczywiście wymówić, no to się to skraca. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, na przykład, nie? Skracając, ale jest wdech i wydech, wdech, wydech. Tak jak jest życie człowieka. Dziecko się rodzi, wychodzi z łona matki, to nim zacznie płakać, to musi nabrać powietrza, żeby mieć power potem do tego, żeby krzyczeć, rozumiecie? No a potem na końcu życia się mówi ostatnie tchnienie. Wydał ostatnie tchnienie. Czyli życie się rozgrywa między wdechem i wydechem. I tu jest podobnie. Nie? Całość jakby w imieniu Jezus jest wszystko. Jest wdech i wydech. I trzeba wejść w tą modlitwę. Zobaczcie, tutaj to jest właśnie medytacja prawdziwa. Nie rozmyślanie, w sensie intelektualizowanie treści, tylko karmienie się tą prawdą, która nas przerasta. Chociaż my wymawiamy to imię tak sobie po prostu, to ciągle jeszcze nie rozumiemy, jaka jest jego głębia, co my w ogóle robimy. Co się przez to dokonuje. Przyjdź Duchu Święty. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Ilekroć zaczynamy modlić się do Jezusa, Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Skoro On uczy nas modlitwy, przypominając nam Chrystusa, to jakże nie mielibyśmy modlić się do Niego samego? Właśnie dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. I tu jest właśnie też tutaj, tu są te wyznania. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapełnij ogień Twojej miłości. Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą naszą istotę, jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej. On jest, my się mamy uczyć, musimy się uczyć. To nie jest tak, że każdy umie. Oczywiście wyrecytować się może nauczyć na pamięć i gadać się. Ale to, że on to wypowie, to nie znaczy, że on jest w modlitwie. To tak samo jak aktor gra księdza i na ekranie odprawia mszę świętą, to nie znaczy, że to jest msza święta. On to może doskonale zrobić, ale to nie jest msza święta. On jest twórcą żywej tradycji modlitwy. Oczywiście jest tyle dróg w modlitwie, co modlących się, a ten sam Duch działa we wszystkich i ze wszystkimi. W komunii Ducha Świętego modlitwa chrześcijańska jest modlitwą Kościoła. Tutaj widzicie, jest właśnie modlitwa osobista, jest właśnie osobista. To znaczy ma wymiar bardzo charakterystyczny, wymiar tej osoby. Każda osoba ma inną jakąś ekspresję, inne myśli, inne doświadczenia, inne przeżywania. I mało tego, nie tylko, że jest osobista, ale ona się jeszcze w historii tego człowieka zmienia. Była inna w dzieciństwie, w młodości i tak dalej. Po pewnych doświadczeniach się zmienia i musi się zmieniać. Ona jest żywą rzeczywistością, bo ja mam się spotkać z Bogiem tu i teraz, taki jaki jestem. Jak człowiek jest dzieckiem, to jest kimś innym niż wtedy, jak jest dorosłym człowiekiem, a jeszcze innym, jak jest starcem. Nie? To jest inna sytuacja, inne doświadczenie. I to modlitwa musi się do tego dostosować, ona musi do tego dorastać. Ale to, że to jest modlitwa, jest dzięki temu, że to przenika Duch Święty. On jest tym wewnętrznym nauczycielem modlitwy. To samo dotyczy liturgii. To Duch Święty jest tym, w którym liturgia jest liturgią. Tą mocą jest taka epikleza. Epikleza to jest modlitwa do Ducha Świętego, żeby Jego mocą dokonało się to, co się ma dokonać. I w Eucharystii to jest wtedy, jak kapłan wyciąga ręce nad tymi darami i modli się o Ducha Świętego, żeby Jego mocą dokonało się to wszystko. I mocą Ducha się to dokonuje. I też Jego mocą właściwie ta nasza modlitwa dociera do Boga. W komunii ze Świętą Matką Boga. W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z osobą jedynego Syna w Jego uwielbionym człowieczeństwie, to przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Jezus, jedyny pośrednik, jest drogą naszej modlitwy. Wiecie, jak się czyta, słyszy te pieśni maryjne u nas heretyckie, to po prostu mnie ponosi. Jedyna nadzieja nasza, na miły Bóg, jedyna nadzieja nasza to jest Chrystus, a nie Maryja, no. Naprawdę, to jest heretyckie, kochani, wierzcie mi, to tutaj widać. To jest herezja. Albo jak to ojciec rozcieczony siecze, nie, to szczęśliwy się do matki uciekł. No bo herezja w czystej postaci, no.
Przecież to jest przerażające. Matka Boża jest bardziej miłosierna niż Pan Bóg. Wiecie, naprawdę, kochani, u nas dużo jest takich różnych rzeczy, które są bez sensu zupełnie. Absolutna herezja. No ale pomysł to jest w otoczce takiej emocjonalnego przeżywania z mamusią do tatusia i tak dalej. I to po prostu się robi mydło z tego wszystkiego. Hodigetria, ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Jej cała godność polega na tym, że pokazuje Syna. Ten gest wskazania na Syna jest najważniejszy w tej całej ikonie. A my się patrzymy, jak ona ma tu bliznę na buzi. No. I to jest i robi się jeszcze taki, wiecie, wycina się, dziecko się wyrzuca i tylko twarz Matki Bożej. No. No gdzie my jesteśmy? Cały sens tej ikony polega na właśnie wskazaniu na Syna. Czyńcie to, co wam powie. To jest jej funkcja. Naprawdę ta pobożność maryjna u nas poszybowała zupełnie i niestety tego jakoś nikt nie zmienia. No, ja tego nie rozumiem, ale nieważne. Jezus jest pośrednikiem, jest drogą naszej modlitwy. Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza wcale nie przysłania Go. Ona wskazuje drogę. Jest jej znakiem według tradycji ikonografii na wschodzie i na zachodzie. Z powodu tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościół rozwinął modlitwy do Świętej Matki Boga, skupiając ją na osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. I to jest właściwa rzecz. Ona wskazuje na Niego. Ona jest tą, która prowadzi do Niego. I tak, i to jest w porządku. Ale jedynym pośrednikiem człowieka i Boga jest Chrystus. Jedyną nadzieją jest Chrystus, nie Matka Boża. Bo inaczej to jesteśmy heretykami. Maria przez swoją wiarę stała się matką wierzących. To jest prawda. Jan Paweł II mówi, że ona jest pierwsza, która ona jest pierwszą uczennicą swego Syna. Jest tą, która szła jako pierwsza nowością wiary Nowego Testamentu. Jeszcze powiedziałbym wcześniej niż Chrystus zaczął nauczać, ona już tą drogą szła w jakiś sposób. Nie? I to można w pewnym sensie pokazać. Ona jest tą przewodniczką wiary, jak Jan Paweł napisał bardzo ładnie. Zresztą taki tytuł użyłem do książki o Matce Bożej. Przewodniczka wiary. Bo mnie irytuje ta głupia, po prostu emocjonalna pobożność, która jest często heretycka po prostu. Nie? I teraz chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden tekst, który tutaj jest. Pobożność średniowieczna na Zachodzie rozwinęła modlitwę różańcową jako ludową formę zastępczą modlitwy godzin, czyli liturgii godzin. Proszę zobaczyć, jaka była sytuacja. W średniowieczu liturgia była tylko po łacinie. Ja już nie mówię o Francuzach, Włochach i tak dalej, Hiszpanach, którzy gdzieś też mówili kiedyś po łacinie, potem to się przyzmieniało i powstały narodowe języki i odeszli od tego, tak samo jak myśmy odeszli od starosłowiańskiego. Starocerkiewno-słowiański, który jest używany w liturgii, też dla nas jest dzisiaj niezrozumiały, a wszyscy Słowianie mówili takim językiem te 1000 lat wcześniej, nie? I to dla nich było zrozumiałe, bo to był język, którego używali, nie? Dzisiaj dla nas jest to już niezrozumiałe, chociaż się z nich rodzimy. Nie? I tak samo było w tych krajach. I już ta łacina liturgiczna używana w liturgii była niezrozumiana. A do nas jak przyszła, to myśmy w ogóle łaciny nie mieli, bośmy mówili się językiem słowiańskim, więc to w ogóle był obcy język. Nie? I teraz ludzie byli na liturgii, mieli być na mszy, a to było wszystko po łacinie. Jeszcze czytanie było po łacinie, jeszcze, że było dowcipnie, to kazania też były po łacinie. No i w każdym razie była to chińszczyzna, rozumiecie, liturgia, to, która jest źródłem i szczytem, jak mówi drugi Sobór Watykański. No i czas, czy tym ludziom trzeba było coś dać. Więc zastępczą formą liturgii godzin zrobiono różaniec. Dlatego w różańcu było 150 zdrowaś Mario, bo tyle jest psalmów. Podzielone na 5 takich części, bo tyle jest, psalterz jest podzielone na 5 części. 5 ksiąg psalterza i tak dalej. Więc to wszystko tam, że tak powiem, jest w ten sposób. Potem jest na przykład Anioł Pański. To też jest, jakby krótka chorka, czyli modlitwa w ciągu dnia. Krótka. 3 razy rano, w południe, wieczór. To jest wszystko odbicie liturgii. Okej, tylko popatrzcie się, kochani. Po Soborze Watykańskim, kiedy liturgia stała się, została teraz w języku narodowym wypowiadana, no to rozumiecie, wtedy dzisiaj my rozumiemy ten język.
Więc ja się pytam, jeżeli w Kościele jesteśmy, to dlaczego my nie sprawujemy liturgii, tylko bierzemy zastępnik pod tytułem różaniec? Ja się pytam, w jakim celu? Kiedyś to było zrozumiałe, bo ludzie nie rozumieli łaciny. Dzisiaj język polski rozumiemy. Mało tego, głębia i bogactwo liturgii godzin absolutnie przerasta różaniec. Nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Bo jest przecież, teraz jest, jak weźmiemy ten brewiarz rzymski, nie? No to tam jest, zobaczcie, ile to jest każda godzina jucznia, nieszpory i tak dalej. To jest to cały psałterz rozłożony na 4 tygodnie. Jeszcze są do tego kantyki z Nowego, Starego Testamentu, hymny, czytania krótkie z Pisma Świętego. To jest całe bogactwo ogromne. A różaniec jest bardzo schematyczny. Także to w ogóle nie ma co porównywać. Ale myśmy się przyzwyczaili, że różaniec. Nie? Natomiast różaniec jest doskonały, jak człowiek idzie na przykład na zakupy. Co za problem? Idzie do szkoły, może sobie różaniec rozmawiać. Świetna sprawa. Albo w góry, czy gdziekolwiek. Różaniec, czy modlitwę Jezusową. To są świetne formy modlitwy. Idziemy pielgrzymką, rozumiecie, i śpiewamy cały różaniec. Wspaniale! No bo nikt nie będzie czytał, miał tekst przed oczami i będzie się potykał o korzenie, nie? Śpiewamy różaniec, okej. Okay. To jest w tym momencie, ten zastępnik jest właściwy. No on jest w tym momencie akurat tak, jak trzeba. Ale jak jesteśmy w Kościele, no nie ma problemu przecież. Dzisiaj teksty są. Co za problem? Te teksty ludziom dać i nauczyć ich wchodzić w to. I cały czas, zauważcie, tutaj są te psalmy punktowane jako wzór modlitwy chrześcijańskiej, nie? No a u nas cały czas się bije w bęben tylko różańca. No i mnie to po prostu irytuje trochę, mówiąc szczerze. To jest wyraźnie napisane, to była zastępcza forma. I wtedy, kiedy nie mogę odmawiać, idąc w pielgrzymce, idziemy grupą, śpiewamy różaniec, odmawiamy, śpiewamy, w porządku, no bo nie będzie nikt tekstów nosił przed sobą i na pamięć ich nie znamy. A różaniec znamy, możemy iść i śpiewać, recytować i tak dalej. I się rzeczywiście modlimy, nie ma problemu w ogóle. Bardzo dobrze. Ale w Kościele, no... Sobór mówi, że liturgia jest źródłem i szczytem, a nie różaniec, no Boże mój kochany. To jest paraliturgia, właśnie zastępcza forma, a nie sama liturgia. Bardzo dobrze, że jest, bardzo dobrze, ale we właściwym miejscu, indywidualnie. Maryja jest doskonałą orantką, figurą Kościoła. Gdy modlimy się do niej, wraz z nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z nią i do niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest Maryją, jest z Maryją zjednoczona w nadziei. Maryja jest przede wszystkim, kochani, jest ikoną Kościoła, modlącego się właśnie. I jako taka jest mistrzynią modlitwy, mistrzynią wiary, modlitwy, ale tą, która prowadzi do Chrystusa, prowadzi do Boga. I tak ją trzeba rozumieć. Teraz tutaj tak, przewodnicy modlitwy, wielu świadków. Tutaj jest cała tradycja duchowa. Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, w szczególności ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez siebie pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni Boga, wychwalają Go i nie przestają opiekować się tymi, których pozostawili na ziemi. Wszyscy, no wszyscy jak wszyscy, ale po prostu zawsze w tradycji było tak, że się czytało ojców Kościoła, ojców pustyni, tych takich świętych uznanych przez Kościół, nie? I z nich się brało wzór, bo oni są naszymi braćmi czy siostrami, którzy poprzedzają nas i czegoś doświadczyli, to doświadczenie przekazują. I to jest cała tradycja, nie? Przy czym tu jest takie podsumowanie tego. Duch jest rzeczywistością, rzeczywiście miejscem świętych, a święty jest właściwym miejscem dla ducha. Ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkiwać z Bogiem i został nazwany jego świątynią. Przy czym zwracam uwagę na to, święci są bardzo różni. Bardzo różni. Jednemu może odpowiada ten, drugiemu tamten i tak dalej. I tak jest. Nie każdy święty odpowiada wszystkim. Nie chcę, każdy ma swojego świętego, którego specjalnie czci, albo grupę świętych, wszystko jedno. Nie? I niech z tego korzysta. Ma takie usposobienie, bardziej mu to odpowiada.
i bardziej jakby to do niego przemawia, w porządku. Niech ten właśnie święty go jakoś prowadzi, ci święci. A inny może mieć innych i tyle, no bo jest innym człowiekiem. No. I już, i nie ma problemu. W świętych nie ma wszystkiego. W Chrystusie jest wszystko. W imieniu Jezusa jest wszystko. W imieniu jakiegokolwiek świętego nie ma wszystkiego. Jest tylko jakiś rodzaj, w jakiś sposób wyrażana świętość Chrystusa, ale tylko w jakimś wycinku, bym powiedział, w jakimś wymiarze. Nie zawsze w całości nawet. Nie. Słudzy modlitwy. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małżeństwa jest kościołem domowym, w którym dzieci Boże uczą się modlić jako kościół. I tutaj jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Rzeczywiście dom, dzisiaj niestety zrezygnowano w domu z modlitwy wspólnej. Kochani, ja twierdzę bardzo zdecydowanie, że kompleta, która się zaczyna od rachunku sumienia, jest genialną modlitwą rodzinną, absolutnie genialną. Wystarczy sobie tylko wyobrazić taką sytuację. Jak żyjemy normalnie, to oczywiście są różne rzeczy, załatwiamy różne sprawy. Dzisiaj tych spraw jest coraz więcej i w związku z tym często są napięcia różnego rodzaju. Ktoś coś zapomniał, coś tu nie załatwił. I takie różne napięcia się robią, które powodują, że są jakieś kwasy. Nie? I teraz my wieczorem wstajemy, no i możemy tam jeszcze po kolacji obejrzeć jakiś horror, czy jakiś tam jakiś mecz, czy coś, no i potem idziemy do łóżka, nie? Ale te napięcia, one są, nie? A jak my wcześniej, nim pójdziemy do łóżka, klękniemy razem i zrobimy sobie rachunek sumienia, powiemy przepraszam sobie nawzajem, zupełnie inna sytuacja. Jeżeli nie ma tego przepraszam, jeżeli nie ma tego gestu pojednania w ogóle, to po latach to tak narośnie. Natomiast to trzeba rozładowywać każdego dnia. Pojednać się przed zachodem słońca. Z tego zdania, z tej rady wyrosła właśnie ta modlitwa. Pojednać się przed zachodem słońca. Rada dla małżeństwa naprawdę genialna. I potem przypieczętowana wspólnym uwielbieniem Boga i dziękczynieniem, świadomością, że wszystko jest w rękach Boga i do Niego idziemy. Kochani, naprawdę to działa. To jest takie spoiwo jedności. I kochani, nic nie kosztuje. Licencję za darmo daje. A potem się chodzi po psychologach, różnych takich mediatorach różnego kalibru i tak dalej. To wszystko potem... A to kosztuje wtedy. Wyświęceni do posługi są również odpowiedzialni za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr. No, księża oczywiście. Ja bym się tak chciał zapytać, ile razy żeście słyszeli jakiś dobry wykład o modlitwie w kościele? Ja mówię o kościele, bo normalnym miejscem spotkania wiernych jest kościół. Bo w internecie oczywiście można znaleźć, to nie jest problem, ale w kościele. Ile razy żeście spotkali i kiedy ostatnio? Nie? Ja nie mówię o wezwaniu, no to teraz pomódlmy się i zaczynamy odmawiać zdrować Mario i cały różaniec. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to ktoś wprowadził, wytłumaczył, co, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej. O takie coś mi chodzi. Nawet jeżeli weźmiecie rekolekcję, to podczas rekolekcji, kiedy ktoś mówił tak sensownie o modlitwie, to tutaj jest napisane, że powinno być. Wiele osób zakonnych poświęciło całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni egipskiej pustelnicy, mnisi i mniszki poświęcali swój czas uwielbieniu Boga i wstawianiu się za Jego ludem. Życie konsekrowane nie może istnieć ani rozwijać się bez modlitwy. Celem katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych jest to, by Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale uwewnętrzniane, by wydawało swój owoc w nowym życiu. Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw jest niezbędną podstawą do życia modlitwy. No patrz, jednym słowem, ja mówię, no to jest namiastka liturgii tylko. Grupy modlitewne potem, jako szkoły modlitwy. Tylko w grupach modlitewnych jest jeden problem. Oni często w ogóle mylą modlitwę właśnie taką wspólnotową z liturgią. Są dwie rzeczy. W liturgii jest bardzo konkretny rytm, są określone teksty, nie? Natomiast spontaniczna modlitwa wspólnotowa jest rodzajem modlitwy indywidualnej, odmawianej we wspólnocie. To nie jest liturgia. Co najwyżej może być paraliturgią, ale to nie jest liturgia.
I tutaj jest pomieszanie pewnych rzeczy i ludzie potem szukają właśnie tego przeżycia, tego wyrażenia się i tego potem mówią, a to taka liturgia, to wszystko wiadomo, co to jest nudne w ogóle. To tutaj dopiero jest modlitwa, jak ludzie fruwają pod sufitem, nie? To jest dopiero modlitwa. Jest dokładnie odwrotnie, kochani. Niech serce idzie za tym, co mówią usta. Człowieku, nie wiesz, na jakiej głębi stoisz. I tylko dlatego jesteś taki głupi, no. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru i mądrości, wiary i rozeznania do dobra wspólnego, jakim jest modlitwa. Tutaj chodzi o kierownictwo duchowe. To powinna być stała, wiecie, praktyka u ludzi, mieć kierownika duchowego. Kierownika to ja nie lubię, wiecie, kierownik to jest... Ta tradycja monastyczna mówi o ojcostwie duchowym, to jest lepsze słowo. Też może nie najlepsze, ale lepsze. Ojcostwo duchowe, lepsze niż to kierownictwo. Kierownictwo to mi się nie podoba, to słowo kierownik, no, pan kierownik. W każdym razie każdy powinien mieć jakiegoś, bo takie chodzenie do spowiedzi na zasadzie, no to do tego konfesjonału, niezależnie od tego, kto tam jest, no to wiecie, to cały czas jesteście na etapie takiego buchalterii. Spowiedź polega na relacji z wydarzeń przeszłych, od ostatniej spowiedzi i klasyfikacji, co grzech, co jest dobre, posprzątane, dobra, do następnej spowiedzi. Nie? Natomiast chodzi o to, że trzeba się rozwijać i trzeba po prostu prowadzić dialog. Ten ojciec duchowny, ten prowadzący, on powinien pomagać wam rozpoznawać, co jest prawdziwą wartością. W pewnym momencie, wiecie, dla ludzi takich uczciwych jest pytanie takie, no przyjdzie do spowiedzi, no i co? No nie ukradł, nie pobił nikogo, nie wulgaryzował, nie tam powiedzmy coś tam jeszcze. No to właściwie z czego on się ma spowiadać? Ja mu wtedy opowiadam, chłopie, grzechów się nie wymyśla, bo byłoby to grzechem. I teraz jest pytanie, no to co? A Kościół mówi, trzeba by było co miesiąc chodzić do spowiedzi, najlepiej na pierwszy piątek, nie? No i co teraz robić, nie? Człowiek chce być pobożny, chce spełniać to wymaganie, a tu właściwie, no z czego się ma spowiadać, nie? Więc osobiście uważam, że tutaj właśnie powiedź, tak jak ona wygląda, to jest, przepraszam, dopiero ósmy wiek. W starożytności było zupełnie inaczej. Jak było to, ja trudno mi teraz powiedzieć, bo trzeba by było te badania zrobić. Na przykład będziecie czytać na przykład taką książkę Wyznania świętego Augustyna. To jest jedno wielkie wyznanie, jego wyznanie prawdziwe, tam i grzechów i tak dalej. Ale żebyście znaleźli mu, kiedy on się spowiadał, to nie znajdziecie w całej książce. Lebo on się spowiadał. Nie? Święty Paweł kiedy się spowiadał? Też są w jego przesłanej listy i tak dalej, dzieje apostolskie. Tam nigdzie nie ma o praktycznie rzecz biorąc o spowiedzi tak, jak my ją widzimy. Nie? No zupełnie inaczej funkcjonowała. Nie? Trzeba o tym pamiętać i to jest to taka forma spowiedzi, takiego rozliczenia, takiej buchalterii powstała dopiero gdzieś w VIII wieku, ale wtedy sytuacja była taka, że naprawdę to było bezchołowie kompletne. To była naprawdę dzicz. No. I taka dzicz wchodziła do kościoła i to trzeba było za łeb, wiecie, i to tyle za tyle, tam tutaj... I naprawdę to oni mieli pokuty takie, że im wpięty musiało być. I wtedy to było pedagogiczne. No ale myśmy się w międzyczasie trochę zmienili, mówiąc szczerze. I osobiście mi się wydaje tak, kochani, zawsze, każdy przychodząc do spowiedzi, kiedykolwiek przyjdzie, może powiedzieć, nie dostaję miłością do tego, jak powinienem Bogu odpowiedzieć miłością. Czy to wyrażoną w formie miłości bliźniego, czy wyrażoną w formie miłości do Boga przez gorliwość, na przykład w modlitwie i tak dalej. Tracę czas na bzdury, na gadanie czy oglądanie jakiejś, zamiast po prostu w tym czasie na przykład przeczytać Pismo Święte i tak dalej. Każdy z nas w tej dziedzinie nie domaga, nie odpowiada w pełni na tą miłość, którą otrzymał. I zawsze z tego się można spowiadać. To gwarantuję. Każdy z was. Także z tego się można spowiadać. Ale o co chodzi? To powinno być przede wszystkim rozmowa duchowa. Przy okazji wyrażania skruchy, właśnie takiej pokory z tego, że ja nie dorastam, nie domagam. Będzie rozgrzeszenie, będzie wszystko, co związane, ale będzie to droga duchowa. To będzie... To człowiek się ma czegoś uczyć, ma wzrastać, a nie po prostu odfajkować znowu następny okres, żeby i do następnej spowiedzi i właściwie tak samo wszystko. Nie?